Boże powołanie. Czym jest Boże powołanie do służby? Powołanie do służby Ewangelii albo do sprawowania pieczy nad trzodą Bożą pochodzi od samego Pana Jezusa Chrystusa. Zarówno dzisiaj, jak i w czasach, gdy powołał On apostołów czy inne sługi do służby słowa w pierwotnym Kościele, o czym czytamy w liście do Efezjan 4:11 albo Rzymian 12:6-8 albo pierwszy list Piotra 4:10. Nawet prorocy starotestamentowi byli przez Pana powoływani do służby. O innych prorokach, którzy będąc samozwańcami mówili kłamstwa, powołując się na Jego imię, powiedział: fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu, nie posłałem ich, ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wierzby i wymysły swojego serca wam prorokują. Tak mówi Słowo Boże w Jeremiasza 14:14. Słowa te do dziś są prawdą o każdym fałszywym nauczycielu i kaznodziei. W przeciwieństwie do tej samozwańczej postawy, każdy prawdziwy sługa Chrystusowy będzie dogłębnie przekonany w swej duszy o swym powołaniu do służby. Duch Święty działa w sercach tych, których Pan sobie obrał. W ich duszach wywołuje przekonanie o Jego wezwaniu, po czym ćwiczy serca, aby dały ostatecznie ochoczą odpowiedź na ten niebiański głos. Wiele przykładów Bożego powołania znajdujemy zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Szczerze zachęcamy do zainteresowania się tym, abyś bliżej sobie mógł przyjrzeć się tym przykładom. Z pewnością będzie to ku Twojej korzyści. Na przykład takie miejsca to jest Izajasza, 6 rozdział, Jeremiasza, 1 rozdział, Ewangelia Marka, 1 rozdział od 16 do 20 wersetu, także Marka, 3 rozdział od 13 do 14 wersetu oraz Dzieje Apostolskie, 9 rozdział oraz 22 rozdział. Bez takiego ćwiczenia serca będącego bezpośrednim wynikiem działania Ducha Świętego, bez głębokiego wewnętrznego przekonania o Bożym powołaniu do służby oraz bez posiadania darów w określonej mierze, żaden chrześcijanin nie powinien ważyć się zajmować miejsca w publicznej służbie Chrystusa. Musimy nieustannie mieć przed oczyma ten poważny fakt, że nie nam został pozostawiony wybór co do naszego miejsca w ciele Chrystusowym. Zostaje ono przydzielone przez samego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego, który posiada do tego prawo. W naszej odpowiedzialności leży zaś osobiste rozpoznanie Jego woli co do nas samych i zajęcie wyznaczonego nam miejsca. Gdy ktoś naucza lub głosi słowo, nie będąc powołanym przez Boga do tej świętej pracy, nie może liczyć na Boże wsparcie i prędzej czy później poniesie klęskę. Tych, których sam Pan obiera i powołuje, uzdatnia również do służby, a bez tego służba Boża nie może być wykonywana jak należy. Charakter powołania do publicznej służby i wymiar powiązanych z nią zadań bardzo się różni w pojedynczych przypadkach. Pan żniwa wyjawi każdemu szczerze usposobionemu słudze, słuchającemu pilnie Jego głosu i czekającemu na Jego wskazania, gdzie, jak i na jaką skalę ma usługiwać. Jeden może zostać wezwany do służby lokalnej, inny do podróżowania po kraju ojczystym, a jeszcze inny, aby udać się do odległej pogańskiej cywilizacji. Jeden może zostać wezwany, aby po odpowiednim przygotowaniu i treningu w Szkole Bożej poświęcić cały swój czas dziełu Pańskiemu, rezygnując z wykonywanego dotychczas zawodu w całości lub części, podczas gdy drugi może głosić i nauczać obok swej aktywności zawodowej w pełnym wymiarze, w czasie zarezerwowanym do publicznej służby. Mniemanie, że praca na własne utrzymanie wyklucza możliwość bycia sługą Chrystusa i że tylko ci, którzy wyrzekają się jej, poświęcają swój cały czas służbie w dziele Pańskim, są Jego sługami, choć popularne jest, jednak z gruntu błędne. Pismo nigdzie nie popiera idei podziału chrześcijan na dwie klasy, wyższych duchownych i zwykłych wiernych, czyli kleru i laikatu. Tak samo nigdzie nie znajdujemy w Biblii miejsca, które pozwalałoby nam uczynić publiczną służbę swego rodzaju profesją, której można podjąć się jak każdego innego zawodu w celu własnego utrzymania. Nie.
Jest to święte powołanie i niebiańska służba, która ma być wykonywana w trudzie i znoju miłości dla Chrystusa, w zależności od Niego i ufności, że On zatroszczy się o nasze utrzymanie. Podczas gdy prawdą jest, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, jak uczy nas 1 Tymoteusza 5,18, oraz że ci, którzy zwiastują Ewangelię, mają z niej żyć, jak mówi nam 1 list do Koryntian 9,14, mamy również przykład apostoła Pawła, wielkiego apostoła, który ciężko pracował dniem i nocą, wyrabiając namioty i głosząc Ewangelię, nie biorąc za to zwiastowanie pieniędzy, bo tak uczy nas Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział 3 werset i 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 9. W tym kontekście myślę, że warto przypomnieć sobie bardzo ważne słowa, że jesteśmy dogłębnie przekonani, że zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą lepiej jest dla każdego sługi pracować własnymi rękami lub umysłowo na swe utrzymanie, jednocześnie nauczając i głosząc słowo, jeżeli otrzymał do tego dar. Są niewątpliwie wyjątki od tej reguły, ale są one oczywiste i nikt nie ma co do nich wątpliwości. Są tacy, którzy zostali powołani w sposób tak oczywisty dla wszystkich, uzdolnieni i używani oraz wspierani przez Pana w ich służbie, że nikt nie ma wątpliwości co do ich drogi, ich ręce są pełne pracy, każda minuta ich życia tak wypełniona służbą, czy to ustną, czy pisaną, w nauczaniu publicznym, czy po domach, że dla nich niemożliwym staje się jednoczesne wykonywanie zawodu. Osoby takie muszą iść dalej swą drogą z Bogiem, spoglądając ufnie ku Niemu, w głębokim przekonaniu, że będzie utrzymywał ich aż do końca, co też uczyni z całą pewnością. Przygotowanie i trening. Ponieważ już o tym powiedzieliśmy i rozważyliśmy już nieco pytanie, kto jest Panem, na którego zlecenie pracuje sługa, jest to oczywiście Pan Jezus Chrystus i tylko Pan Jezus Chrystus, możemy teraz przejść do kwestii przygotowania do służby. Również i w tej sprawie, jak w każdej innej, Pismo musi być naszym wyłącznym przewodnikiem, nie zaś krążące w obiegu ludzkie mniemania, przesądy, zabobony czy dzisiejsze praktyki kościelne. Po pierwsze, podążaj za Panem Jezusem, tylko za Panem Jezusem, nie za ludźmi, nie kieruj się tym, co ludzie mają do powiedzenia. Gdy Jezus zamierzał powołać 12 apostołów jako swoje najbliższe sługi do wykonywania Jego wzniosłego dzieła, udał się w okolice Morza Tyberiackiego, po czym wezwał do siebie Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, aby porzucili swój zawód rybaka, mówiąc do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi, jak mówi nam Ewangelia Marka, 1 rozdział, 17 werset. Wybrał prostych, nieuczonych rybaków o takich zdolnościach i kwalifikacjach, jakie posiadali, wzywając ich, aby podążali za nim, obiecując, że staną się narzędziami, którymi będzie posługiwał się w cudownym dziele zbawienia ludzkich dusz. Swoje przygotowanie i trening poprzedzające ich pracę mieli pozyskać poprzez codzienne podążanie za nim, przebywanie w jego obecności i uczenie się od niego, a on sam miał zatroszczyć się o to, aby nauczyć swoich uczniów tego, co niezbędne do ich służby. W Ewangelii Marka, 3 rozdział, 14 werset, czytamy, że powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Przebywanie w obecności Jezusa Chrystusa jest jedyną drogą, na której można posiąść niezbędne kwalifikacje do służby. W samotności, przebywając sam na sam z Chrystusem w swojej komorze, w modlitwie i podczas rozważania słowa, Chrystus uczy i kształtuje swe obrane narzędzie. Z tego niepozornego, zakrytego przed oczyma ludzkimi miejsca sługa może wyjść na forum w energii i mocy mieszkającego w nim Ducha Świętego, aby być świadkiem Chrystusa wobec ludzi. On jest wielkim mistrzem i nauczycielem, któremu żaden z ludzi nie może dorównać. On jeden, Pan Jezus Chrystus, wie, jakich lekcji potrzebuje każdy z Jego uczniów i jak przygotować go do Jego służby w ciele Chrystusowym.
Szkoła praktycznych doświadczeń jest tu kluczowa. Pan Jezus udziela darów tym, których sam obiera i powołuje, ale nie są one w pełni wykształcone i doskonalone i udoskonalone. Muszą być one rozwijane przez długi, systematyczny wzrost w szkole Bożej. Gdy Pan wzywa kogoś do służby, zabiera go do swojej własnej szkoły i sam wykonuje kształcenie na różne sposoby i przez różne okoliczności oraz za pomocą różnych narzędzi pod swoim własnym nadzorem. Bóg chce również, aby uczniowie przebywający w Jego szkole uczyli się jedni od drugich. Mamy korzystać i uczyć się z doświadczeń innych. Szkoła, o której tu mowa, to szkoła praktycznych doświadczeń, której nie da się ukończyć. Szkoła doświadczeń jest bezterminowa. Terminowanie jest aż do momentu pochwycenia albo do momentu zabrania wierzącego z ziemi. Uczeń w szkole Pana nie będzie nigdy absolwentem, lecz w społeczności ze swym mistrzem, który jest najlepszym, najcierpliwszym, najłaskawszym i najwnikliwszym nauczycielem, będzie zdobywał coraz to nowe doświadczenia i uczył się coraz to nowych lekcji. Szkoła ta przebiega równolegle do służby i pracy. Uczeń służy, jednocześnie ucząc się i uczy się służąc. Praktyka jest nierozerwalnie powiązana z teorią, natomiast poznawanie prawdy muszą być przyswajane zarówno przez serce, jak i przez umysł. Dokładnie tak, poznawane prawdy muszą być zarówno w umyśle, jak i w sercu. Ta praktyczna szkoła Boża jest jedynym niezbędnym treningiem dla sług Chrystusa, w których znajduje swe ugruntowanie i poparcie w Biblii. Jest to jedyna szkoła, która jest w stanie dać Jego uczniom odpowiednie wykształcenie i przygotowanie. Żadna szkoła według ludzkiego sposobu kształcenia nie jest w stanie nic dodać do Bożej drogi, którą prowadzi On swoje sługi. Nie ma takiego wykształcenia, które mogłoby się równać z tym, jakie zdobywamy, ucząc się u stóp mistrza w codziennej, zażyłej społeczności z Nim. Ale to też ważne jest, żeby wiedzieć, że to Bóg wybiera, nie ludzie. Bóg wybiera ludzi do służby we wszystkich przypadkach. I to Bóg wybiera ludzi do służby ze wszystkich warstw społecznych i z najróżniejszych warunków życia, aby dotrzeć przez nich do każdego człowieka. W cudzysłowie mówiąc, zatrudnia ich takimi, jakimi są. Tacy, jacy są, z ich wykształceniem, z ich wiedzą, z ich doświadczeniem i przy pomocy swego Ducha Świętego Bożego i Słowa Bożego czyni całą resztę. Żywe przykłady takiego działania Bożego znajdujemy zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Mojżesz, wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan, zostaje zabrany z królewskiego dworu na ustronne, odludne miejsce na pustyni, gdzie Bóg uczy go w swej szkole przez następne 40 lat pasterskiej pracy. Dopiero potem zostaje wysłany do służby Bożej. Gedeon był powołany do wykonania dzieła Bożego, gdy młócił pszenicę w tłoczni winnej. Dawid został zabrany z pastwiska. Elizeusz do pracy pańskiej został zabrany od pracy przy pługu. Ezdrasz od zwojów zakonu mojżeszowego. Natomiast Saul z Tarsu od swojej wielkiej uczoności i wysokiej pozycji, jaką piastował w judaizmie, u stóp Gamaliela, przyprowadzony do stóp Chrystusa. Skąd po kilku latach spędzonych w odosobnieniu w Arabii został wysłany do pracy w dziele Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli pozwolimy Bogu, aby powoływał i kształcił swe sługi, doświadczymy błogosławieństwa płynącego z ukonstytuowanej przez Niego służby. Będziemy oglądać powołanych ze wszystkich warstw społecznych, zarówno z najwyższych, jak i najniższych. Ludzi uzdolnionych, by bez pomocy szkół teologicznych osiągnąć duszę najróżniejszego pokroju, z najróżniejszych warunków życia i kultur. Będziemy mogli z podziwem przyglądać się rzadko spotykanym intelektualistom wykładającym słowo w mądrości Bożej, a nie ludzkiej, tak jak nauczyli się go na kolanach oraz prostych, nieuczonych mężów Bożych czyniących to dokładnie w ten sam sposób i w tej samej mądrości.
W większości dzisiejszych szkół teologicznych i seminariów oferowany jest cały wachlarz ludzkiej mądrości przy minimalnym udziale prawdziwego biblijnego nauczania. I to właśnie w tych miejscach tkwi korzeń modernizmu w jego wyrafinowanych formach, będący szatańskim atakiem na Pismo Święte i fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej. Dlatego z angielska można by powiedzieć, że seminary to nie seminary, tylko cementary. Seminary to jest seminarium, cementary, czyli cmentarz. I to jest właśnie tak, że wierzący bardzo często, jak mówią z angielska o tych teologicznych kuźniach, mówią cementary. Cementary, czyli cmentarz, cementary, theological cementary, teologiczny cmentarz. Stamtąd też nauczany jest i wpajany tym, którzy mają stać się przyszłymi kaznodziejami i nauczycielami słowa, tenże modernizm. Wskutek tego ich wiara w Biblię jest z gruntu podmyta. Kończąc takie szkoły, rozpoczynają w cudzysłowie niby służbę, wprowadzając duszę w błąd, zwodząc je i prowadząc ostatecznie na wieczne zatracenie. Tak kończy się realizacja chytrego planu skierowanego przeciwko pańskim metodom kształcenia jego sług. Jeremiasza 1:5 i Galacjan 1:15-16 pokazują nam, że Bóg obiera swe sługi, zanim jeszcze przyjdą na świat. W świetle swoich zamierzeń kształtuje swoje naczynie, aby mogło służyć spełnieniu jego planów i zgodnie z nimi układa wszystkie okoliczności jego późniejszego życia. Wszystko, przez co przechodzi, jest dawno przewidziane i obliczone przez Boga i ma przygotować go na Boże wezwanie i do jego późniejszej służby, choć w danym momencie może być nawet nienawrócony i nieświadomy swego niebiańskiego powołania. Apostoł Paweł jest przykładem człowieka, który posiadał naturalny charakter, godny najwyższej uwagi, przeszedł doprawdy wyjątkowy trening i doświadczenia jeszcze przed swoim nawróceniem. Każde z nich jednak pod bezpośrednim zarządzeniem Boga, który już wtedy pracował nad tym, by przygotować go do zajęcia tego wyjątkowego miejsca w służbie na rzecz Kościoła Bożego. Kluczowa kwestia jest taka, że taki sługa musi studiować Słowo Boże. Wskazania Pawła udzielone młodemu słudze Bożemu Tymoteuszowi pokazują jasno, co jest niezbędnym wyposażeniem w służbie Jezusa Chrystusa. Pilnuj czytania, napominania i nauki. Chodzi o to, że Tymoteusz miał czytać, żeby zrozumieć, co mówi Słowo Boże. Słuchać napomnień tego Słowa Bożego, uczyć się z tego Słowa Bożego. Podstawowym błędem dzisiejszych wielu ludzi jest to, że myślą sobie, że to chodzi o samo czytanie jednego z przekładów Biblii, które są przecież niczym innym jak tylko i wyłącznie przekładem, interpretacją wykonaną przez tych tłumaczy, którzy poświęcili swój cenny czas, żeby przedstawić to, co jest ich zdaniem najlepszym przybliżeniem tekstu oryginalnego hebrajskiego, greckiego i aramejskiego. W rzeczywistości natchnione Słowo Boże jest aramejskim, greckim i hebrajskim, a nie jest to przekład, żaden przekład. I dlatego prawdziwe studiowanie Słowa Bożego zawiera w sobie czytanie poważnych pozycji chrześcijańskiej literatury, dobrze przygotowanych autorów chrześcijańskich, i analizowanie tego w świetle tego, co uczy Pismo Święte na różnych miejscach, w różnych księgach, w różnych rozdziałach, w różnych wersetach, a nie zamknięcie się tylko do czytania przekładu. Tymoteusz czytał Nowy Testament i Pisma Hebrajskie w oryginale. Nie był potrzebny mu przekład, bo był synem Żydówki i ojca Greka, znał oba języki od najmłodszych lat i doskonale się orientował. Dzisiejszy student jest oparty o przekład, bo nie zna oryginału. Dlatego jest kluczowe, żeby ten przekład widzieć z różnych stron.
czy to przez porównanie kolejnych przekładów, czy też czytanie dobrych książek chrześcijańskich, które każde słowo naświetlają z konkretnego, różnego miejsca. I dlatego mamy wyraźnie napisane w 1 Tymoteusza 4, 13-16, pilnuj czytania, to nie jest koniec wersetu, napominania i nauki. Nie, że on miał kogoś uczyć i napominać, tylko miał być napominany i nauczany i oczytany. Tu kierunek słów jest do Tymoteusza, a nie od Tymoteusza. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia z włożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, w tym trwaj, żeby postępy twoje widoczne były dla wszystkich. Są niestety tacy nieszczęśnicy, którzy nie czytają Słowa Bożego, nie czytają dobrych komentarzy. Ich postępy nie są widoczne dla wszystkich, tylko widać, że karleją z każdym dniem. Jest to katastrofa. Najgorsze jest to wtedy, kiedy takie osoby jeszcze się wysilają i ostatkiem sił wspinają się na kazalnicę, aby zatruwać tym swoim dyletanctwem innych słuchaczy. A przecież tu jest wyraźnie napisane w ciągu dalszym 1 Tymoteusza 4, 13, 16. Pilnuj siebie samego, i nauki, i trwaj w tym, a nie być jak chorągiewka unoszonym byle wiatrem nauki. Trwanie w tym to nie jest zmiana poglądów co chwila, jak ktoś nakrzyczy, to taki człowiek nieszczęśnik w ogóle nie ma swojego wychodzącego ze Słowa Bożego poznania, tylko jak ktoś krzyczy głośniej i najlepiej w większej grupie, to wtedy taki człowiek ulega temu, co słyszy. To w ogóle nie ma nic wspólnego z Bożym powołaniem. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, a nie tylko niektóre kawałki. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak uczy 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 7 werset, 15 werset i 3 rozdział, 15 do 17 wersetu. Co zatem uzdatnia każdego obdarowanego sługę pańskiego do pracy w dziele Pana Jezusa Chrystusa, w Jego dziele? Gruntowna i dogłębna znajomość Pisma Świętego zgodna z pouczeniami działającego w nas Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Znajomość ta musi być nierozerwalnie powiązana z praktyką, to jest świętym postępowaniem w prawdzie i zdobytym doświadczeniem. Sługa musi studiować Biblię i rozważać to, co czyta, rozmyślać nad Słowem Bożym, a nie nad uczonymi księgami fałszywych nauczycieli i fałszywych teologów. Zauważ, że to właśnie zachowywanie Słowa Bożego w sercu czyni człowieka Bożego doskonałym i przygotowanym do wszelkiego dzieła Bożego. Także jest kluczowa konieczność odłączenia się od zła i od złych zasad. Inny ważny aspekt znajdujemy w drugim liście do Tymoteusza, 2 rozdział od 19 do 21 wersetu. Musimy odstąpić od nieprawości. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celu zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Posłuszeństwo prawdzie Bożej i zdecydowane odłączenie się od wszystkiego, co jest przeciwne Jego Słowu, to zasadnicza prawda zajmująca czołowe miejsce w kwestii naszego przygotowywania się do użytku przez Mistrza. Nie możemy oczekiwać, że Pan będzie nas uczył i dawał nam światło i używał ich, nas, jeśli pozostaniemy w społeczności z tym, o czym wiemy, że jest złe. Rozważ to dobrze, mój drogi przyjacielu.
zawarta w Ewangelii Mateusza 25, od 14 do 30, przypowieść o talentach, przedstawia nam inną fundamentalną zasadę w powiązaniu ze służbą. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma, tak mówi werset 29. W przypowieści tej Pan pokazuje, że ten, kto w wierności wobec swego Pana obracał powierzonymi mu talentami, otrzymał więcej. Ten zaś, który nie zrobił żadnego użytku z powierzonego mu talentu, został pozbawiony tego jednego, który miał. Gdy używamy danych nam od Pana zdolności i możliwości oraz światła odnośnie Bożych spraw, to On przydaje nam ich, byśmy jeszcze więcej posługiwali się nimi ku Jego chwale. W taki sposób sługa doznaje wzmocnienia i wzrostu w szkole Bożej. Przybywa mu mądrości i doświadczenia, które czynią go jeszcze bardziej użytecznym. I jesteśmy przekonani, ja jestem przekonany, że przedstawione przed chwilką myśli pokazują Tobie biblijną drogę przygotowania sługi pańskiego do wykonywania służby. Wielu spośród wiernych sług Pana może to potwierdzić.